Myślałem, że będzie łagodniejsza, ale nie jest. Nagrywam dzisiaj film na temat topoki. Przepraszam, a kim pan jest? Kto, ja? Ja, proszę pana, jestem reżyserem kina akcji. O, to zobaczy pan niezłą akcję. Tworzę to z papryką, która ma 2 miliony skowili. Także ze skorpionem. Takiego czegoś jeszcze nie było. Wy tego nie róbcie, ja to zrobię. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Nie nagrywam tego sam, bo moją widownią będą te oto właśnie robaki. Cześć. Także będą mnie tutaj obserwować. Nie wiem, będziecie jeść to ostre żarcie ze mną, czy nie? Nie. Ostre jedzą dorośli, czy dzieci też? Dorośli tylko. Zapraszam was do oglądania filmu i lecimy. O, uwaga, proszę bardzo, proszę. Trochę oleju wystarczy. No mało. Wystarczy. Pomocniku, poproszę krewetki. Do tych krewetek dorzucamy czosnek oraz cebulkę. Chwilę się to podsmaży, to dolejemy wody. Tej wody? Tak, tej wody. Krewetki są już podsmażone. O, nie, ja tata doleć wody. No, pomocniku, poszedłeś gdzieś dalej i ciebie nie ma. I teraz dorzucamy... Kopytka. Widzisz mnie? Dajemy tak zwane kopytka. To są polskie czy koreańskie kopytka? Koreańskie. Dokładnie tak. Całe? A teraz dorzucimy tego sosu. O, jaki czerwony. Dobrze, teraz pytanie, czy dajemy tej papryki ostrej trochę, czy całą? Całą. Całą. Miałem nadzieję, że będzie trochę. No coś tam się tutaj przykleiło. Cała. Cała. Cała papryka. Wow. Wow, ale ciekawa. W ten sposób, jak gotujemy, 3-4 minuty. No zasłania. Okej, 3-4 minuty minęły. A tak wygląda gotowe jedzonko. Ua, naprawdę fajnie. Bardzo ładnie pachnie. Zaczniemy od topoki. Dobra. Jak? Dobre. Ale ostre. Spicy meat. Yeah, boy. Krewetka jak? Naprawdę bardzo dobra. Ale mega ostra. O la la. Ojejku. Ostra. Więcej żalu. No, żałuj! Muszę przyznać, że jest bardzo ostre. Te 2 miliony skowili. No i co? Chyba to tyle, no nie? Na dzisiaj. Tak. Ale powiedz mi cześć teraz. Mówimy Lenie cześć i mówimy cześć naszym widzom. Pa! Pa! Pa. Miłego dnia. Muszę przyznać, że nie wierzyłem w tą paprykę. W wersji suchej.